Pokonują czas i przestrzeń za pomocą niewyobrażalnej dla nas techniki. Czyżby nas obserwowali? Na co czekają? A może już tu są? Wersja urzędowa, nic nie spadło na ziemię. Wykluczyliśmy pozostałe możliwości. Sekrety kosmitów. UFO z Keksburga. W dekadzie rozdzieranej konfliktami społecznymi miasteczko Keksburg, położone wśród pagórków Pensylwanii, wydawało się oazą spokoju. Wieczorem 9 grudnia 1965 roku zdarzyło się tu jednak coś, co miało na zawsze odmienić życie Stana Gordona. Dobrze to pamiętam. Miałem 16 lat. Słuchałem rozgłośni radiowej z Pittsburgha. Mieli niezły program edukacyjny. Zaobserwowano dziwne światła na niebie. Mówili o kuli ognistej przelatującej nad Ontario, Michigan, Ohio i Pensylwanią. Obiekt kieruje się na południowy wschód, nad hrabstwo Westmoreland. Wypatrujcie go. Tymczasem na skraju miasteczka 40-letni kierowca ciężarówki, Bill Bulabosz, grzebał pod maską wozu. Byłem w lesie. Nagle usłyszałem dziwne skwierczenie. Odgłos nie wydobywał się z mojego wozu. Zerknąwszy w górę, ujrzałem ognistą smugę. Przelatywał na wysokości około 3 kilometrów. Kierował się w stronę wzgórz. Ale potem zawrócił, jakby się zastanawiał, gdzie wylądować. Następnie skręcił w prawo i runął w las. Podobno obiekt spadł na wzgórza Westmoreland. Rozgłośnia relacjonowała na żywo katastrofę niezidentyfikowanego obiektu pod Keksburgiem. Odbieramy mnóstwo zgłoszeń. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia. Co chwila przełączałem się z radia na telewizję. Śledziłem rozwój wydarzeń. Pojawiły się przypuszczenia, że jakiś samolot eksplodował w powietrzu nad Greensburgiem. Na miejscu zebrał się tłum ciekawskich. Chcą się dowiedzieć, co wylądowało w tym lesie. Wsiadłem do samochodu i pojechałem dalej. To było na bocznej drodze. Zaciekawiło mnie, skąd się wzięli ci ludzie. William Weaver przejeżdżał przez wzgórza pod Keksburgiem. Nastawił radio na lokalną rozgłośnię. Miałem 19 lat. W radiu mówili, że coś tam wylądowało. Zobaczyłem grupę ludzi stojących na poboczu. Zatrzymałem się, żeby ich wypytać. Zastanawiali się, co to był za samolot. Zapadła już noc. Oglądaliśmy niebieską poświatę, która na przemian ciemniała i rozjaśniała się. Widziałem światła w lesie. Iskrzyły jakby przez mgiełkę.
Kontrola lotów z Pittsburgha i z Filadelfii nie wie o zaginięciu jakiejkolwiek maszyny. Cokolwiek to było, wykonywało przelot, nie zgłosiwszy planu lotu. Rozgłośnie odbierała kolejne telefony. Na miejscu jest dużo wojska. Przed chwilą przejechała kolumna ciężarówek. Wojskowi odmawiają wyjaśnień. Zaintrygowała mnie ta sprawa. Dlaczego wojsko tak się interesowało tym zdarzeniem? Na miejscu byli uzbrojeni żołnierze. Nie pozwalali nikomu oddalać się od szosy. Oglądamy wojskowych w akcji i dziwną niebieską poświatę na miejscu zdarzenia. Hexburg w całej swojej historii nie widział tylu żołnierzy. Wojsko nie żartowało. Musiałem odjechać, bo zagrozili, że skonfiskują samochód. Wojsko zablokowało drogi dojazdowe. Żołnierze i policjanci nie wpuszczają nikogo do lasu. Niektórzy cywile opowiadali, że wojsko groziło im bronią, żeby nie wpuścić na zamknięty teren. Co spowodowało najazd wojska na prowincjonalne miasteczko? Jakim prawem tak się rządzili? W lesie musiało być coś naprawdę ważnego, skoro nie zawahali się działać brutalnie, żeby to ukryć. Nie mogłem się doczekać porannego wydania gazet. Postarałem się o komplet prasy lokalnej. W porannym wydaniu napisano: wojsko zamyka teren, niezidentyfikowany obiekt latający. Poszukiwania trwały rzekomo do drugiej w nocy. Popołudniowe wydanie głosiło już, że nic nie znaleziono. Zaszła pomyłka. Nic nie spadło z nieba. To był tylko jasny meteor. Siły powietrzne wydały oświadczenie, że to był meteor. Trzyosobowy zespół przeszukał to miejsce. Nic nie znaleziono. Poszukiwania zakończyły się o drugiej. Widziałem, że zakręcił, zanim opadł na las. Zapamiętałem niebieskie światło. Wydobywało się z niego przez cały czas. Jedyny oficjalny dokument sił powietrznych dotyczący incydentu w Hexburgu mówi o trzyosobowym zespole ekspertów. Świadkowie widzieli na miejscu silny oddział. Z ciężkim sprzętem. Po miasteczku jeździły wojskowe ciężarówki. Oświadczenie nijak się ma do relacji świadków i przedstawicieli mediów. Przykro mi oskarżać agencję rządową o mataczenie, ale wnioski nasuwają się same. Co wojskowi ukrywali przed mieszkańcami Hexburga? Chodźmy do okna. Kto brał udział w przygotowaniu przykrywki? Co to za ludzie? Sekrety kosmitów. Wieczorem 9 grudnia 1965 roku na las pod Hexburgiem w Pensylwanii spadł tajemniczy obiekt. W miasteczku pojawiło się wojsko. Cywile, cofnąć się. Wojsko odcięło drogi dojazdowe. Nie podano przyczyn. Nazajutrz dzienniki doniosły, że nic nie znaleziono. Oficjalnie był to meteor. Nic nie spadło na ziemię. Świadectwo Johna Hayesa zadaje kłam oficjalnym tezom. Wojsko prowadzi operację w hrabstwie Westmoreland po upadku płonącego obiektu na las.
Miałem 10 lat. Mieszkałem na farmie pod Keksburgiem. Przez cały wieczór słuchaliśmy radia. Duża kolumna pojazdów wojskowych przejechała na wschodnią stronę doliny. Ustawili się za naszym domem. Wokół rozciągały się pola i lasy. W sypialni miałem doskonałe stanowisko obserwacyjne. Widziałem wojsko na szosie, zaparkowane pojazdy i światło latarek. Nie wiedziałem, co to za jednostka. Tata wyszedł, żeby zasięgnąć języka. Cicho bądź, powinniśmy spać. Tata nie wrócił sam. Przyprowadził wojskowych. Założyli tymczasową bazę w naszym gospodarstwie. John, coś się dzieje za oknem. Zobaczyłem mężczyzn w skafandrach przypominających stroje astronautów. Co to za ludzie? Na kombinezonach widniały odznaki NASA. Zwariowana sytuacja. W tym okresie zabezpieczenie wszystkich obiektów pochodzenia kosmicznego leżało w gestii NASA. Zjawili się, żeby to przejąć. Siły powietrzne twierdzą, że pod Keksburgiem nic nie znaleziono. Dlaczego więc wezwano na miejsce specjalistów z NASA? Nieśli sporą skrzynię. Miała 2,5 metra długości i ponad metr szerokości. Weszli z nią do lasu, w którym miało miejsce to zdarzenie. Dasz mi zerknąć? Nie przeszkadzaj. Widziałem za oknem samochody. Obserwowałem, co się dzieje na drodze. Podjechał Jeep, a za nim ciężarówka z otwartą platformą. Nie wiozła żadnego ładunku. Pojazdy wróciły po 3 kwadransach. W powrotnej drodze ciężarówka była załadowana. W ciemności widziałem tylko zatarty kształt tego obiektu. Miał rozmiary Volkswagena Garbusa. Ciężarówka wjechała do lasu pusta, a wróciła z ładunkiem. Z zeznań świadków i z doniesień mediów wynika, że tej nocy wywieziono coś ciężarówką. Jestem przekonany, że sprawa ta jest znana w określonych kręgach. Nie wykluczam, że istnieją materialne dowody. Zdaje się, że ognista kula nie była meteorem. A może jednak w lasach pod Keksburgiem znaleziono meteoryt? Meteorytami nazywamy meteory, które opadły na powierzchnię Ziemi. Są to zwykle fragmenty skalne. Większość pochodzi z pasa asteroidów, ale niektóre na przykład z Marsa. Zostały wyrzucone w przestrzeń pod wpływem impaktu. Wiele z tych skał dociera do powierzchni Ziemi. Nazywamy je meteorytami. Istnieją też meteoryty pochodzenia księżycowego. Szacujemy, że rocznie opada na Ziemię około 100 tysięcy ton pyłu i drobnych kamyków.
Obiekty wielkości samochodu osobowego zdarzają się znacznie rzadziej. Intrygują mnie te skrzynie, które nieśli na miejsce katastrofy. Co zamierzali w nich ukryć? W latach 60. wiedziano, że meteoryty mogą zawierać obce formy życia. Ukryte w szczelinach skalnych egzotyczne mikroby mogłyby przetrwać podróż międzyplanetarną. Live inside a rock and be transported to another planet and survive that journey. As a result, dlatego właśnie księżycowe kamienie przywiezione z wypraw programu Apollo kierowano na kwarantannę w imię ochrony planety. This is called planetary protection. W przeciwieństwie do obiektu z Keksburga, meteory nie zmieniają prędkości ani kursu. Świadkowie, którzy widzieli upadek obiektu, twierdzą, że zniżał się stosunkowo wolno. Meteory poruszają się zwykle po eliptycznych orbitach okołosłonecznych. Prędkość wejścia w atmosferę ziemską wynosi od 36 do 72 tysięcy kilometrów na godzinę. Trudno byłoby zmienić tor lotu. Wymagałoby to ogromnej siły. Niektórzy twierdzą, że to był meteor, ale meteor nie wykonuje manewrów. Ten obiekt wyglądał, jakby był zdalnie sterowany. Wydaje się więc, że wojsko nie wywiozło z lasów pod Keksburgiem meteorytu. Gdyby to był meteoryt, nie troszczyliby się o zachowanie tajemnicy. Nazajutrz rano John Hayes poszedł z bratem na miejsce zdarzenia. Zaciekawił nas ten obiekt. Udałem się z bratem na przeszpiegi. Ruszyliśmy przez las. Byliśmy sami. Myślisz, że ktoś tu jest? Nie słychać ciężarówek. Widzieliśmy ścięte wierzchołki drzew. Wyszliśmy na rozległe pogorzelisko. Drzewa zostały wypalone na obszarze o długości około 150 metrów. A good 400 or 500 feet. Powalone drzewa wskazywały kierunek upadku. To nie był wiatrołom ani obszar gradobicia. Uszkodzenia drzew wskazywały na określoną trajektorię spadającego obiektu. Zgadzało się to z opisem świadków katastrofy. Co to jest? Ziemia. Odkryliśmy poletko ze świeżo poruszoną ziemią. Była znacznie jaśniejsza niż ciemny leśny grunt. Upadek meteorytu powoduje powstanie dużego krateru. A ten obiekt nie zarył się głęboko w ziemię. Potwierdzają to zeznania świadków, którzy wspominają o stosunkowo powolnym zniżaniu. Może coś tu zakopali? Nie. Raczej coś stąd wywieźli, a zagłębienie przysypali ziemią. Próbowali zatrzeć ślady tego obiektu. Co wy tu robicie do diaska? Mieszkamy tu, na farmie. Zmykajcie. W lesie jest silne promieniowanie. Byliśmy na znajomym terenie, ale on nam kazał uciekać z lasu. Groziła nam radiacja. Co mogło być źródłem promieniowania?
W latach 50. i 60. trwały prace nad rakietami i samolotami o napędzie nuklearnym. Silniki jądrowe powodowały skażenie atmosfery. Wątpię jednak, czy program doprowadzono do etapu prób w locie. Niewykluczone, że ładunek rozbitego samolotu spowodował skażenie. Gdyby na tym terenie rozbił się nosiciel broni jądrowej, to mogłoby dojść do skażenia radiologicznego. Takie wypadki zdarzają się rzadko. Zagrożenie radiacyjne mogłoby tłumaczyć, dlaczego akcję przeprowadzono w tajemnicy. Wywiad Sił Powietrznych prowadził w tym okresie tajną operację pod kryptonimem Moondust. Zespoły poszukiwawcze zabezpieczały materiał pochodzenia kosmicznego, wszelkie niezidentyfikowane przedmioty, które spadły z nieba. Ich działania były okryte ściślejszą tajemnicą niż prace NASA. Nie wykluczam, że szukali jakiejś części, która odpadła od przejętego przez nich obiektu. Gdyby trafiła w ręce osób niepowołanych, stałaby się namacalnym dowodem na to, że coś ukrywają. Wrzawa towarzysząca incydentowi została rychło wyciszona. Dziennikarze wzięli za dobrą monetę wyjaśnienia władz. Uznawszy, że to był meteor, ruszyli na poszukiwanie następnej sensacji. Naoczni świadkowie kwestionowali oficjalną wersję. Niektórzy z miejscowych uwierzyli w to, że nic się nie stało, że nie było u nas wojska. Pomawiali sąsiadów o to, że zmyślili tę historię. Ta sprawa poróżniła przyjaciół. Rozpadały się rodziny. Ludzie zarzucali nam kłamstwo. Dlatego wielu unikało rozmów na ten temat. Bill Bulabosz postanowił zadać kłam oświadczeniom sił powietrznych. Ludzie mówią, że nic się nie stało, ale ja widziałem ten dzwon. Nie wiem, czy to była głowica bojowa, czy pojazd załogowy. Tajemnicza katastrofa w lasach pod Keksburgiem w Pensylwanii rozsławiła to prowincjonalne miasteczko. Incydent w Keksburgu wyróżnia się ze względu na liczbę świadków. Jedni widzieli ten obiekt w locie, a inni, kiedy spoczywał już na platformie wojskowej ciężarówki. Władze zaprzeczają, jakoby wojsko i NASA interesowały się lądowaniem tajemniczego obiektu. Skądinąd wiadomo, że personel w kombinezonach antyradiacyjnych przeszukiwał okoliczne lasy. Rząd nie przyznał się do niczego. Próbowali wyciszyć tę sprawę. Ludzie nie byli pewni, co właściwie widzieli. Bill Bulabosz, który zobaczył więcej niż inni, postanowił przerwać milczenie. Ludzie mówili, że niczego nie było, ale ja to widziałem. Kiedy zniknął z pola widzenia, postanowiłem sprawdzić, co to jest. Bill najpierw ruszył do lasu. Dopiero później dołączył do grupy gapiów stojących na szosie. Zmierzchało już, więc wziąłem latarkę i zapuściłem się w głąb jaru. Widziałem ścięte wierzchołki drzew. Na miejscu unosił się opar. Suchnęło zepsutymi jajkami. Obiekt zarył się w grunt na głębokość około pół metra.
Był mniej więcej rozmiarów Volkswagena. Może trochę dłuższy. Nie widziałem żadnych spawów ani krawędzi łączonych nitami. Tylną część okalał jakby pierścień, na którym widniały symbole. Stanowiły część powierzchni. Nie były namalowane. Nie wiem, czy to była głowica bojowa, czy pojazd załogowy. Usłyszawszy głosy za plecami, uciekłem. Wszyscy chcemy się dowiedzieć, co wylądowało w tym lesie. Kiedy Bill dołączył do widzów na szosie, w tłumie krążyły już rozmaite teorie dotyczące obiektu. Przysłuchiwałem się rozmowom. Ktoś powiedział, że z pojazdu wysiadły dwa zielone ludziki. Ludziska pletli od rzeczy. Nie przyznałem się, że byłem na miejscu. Nie mam wątpliwości, co widziałem. Nie ulega wątpliwości, że na ziemi wylądował jakiś obiekt. Tej nocy został on przejęty przez wojsko. Rodzi się więc pytanie, co to był za obiekt i dlaczego władze nie chcą tego ujawnić? Jedna z teorii głosi, że to był satelita Kosmos 96. Dowództwo kosmiczne USA i Rosyjska Agencja Kosmonautyki utrzymują, że pod Keksburgiem rozbił się radziecki satelita Kosmos 96. Kosmos 96 to sonda wenusjańska, która z powodu awarii nie opuściła orbity okołoziemskiej. Miała około 3 metrów średnicy i 5 metrów długości. Na jej poszyciu mogły być napisy w cyrylicy. W latach 60. trwał wyścig w kosmos. Obu stronom zależało na pozyskaniu próbek techniki rakietowej i satelitarnej rywali. Kosmos 96 prezentował najbardziej zaawansowaną technologię. Analizując sondę lub satelitę, można wysnuć wnioski na temat parametrów rakiety nośnej. Rozumiem, że rząd nie zamierza dzielić się technologią skopiowaną z tego zadziwiającego obiektu. Po kilku godzinach zjawili się wojskowi i załadowali zdobycz na ciężarówkę. Do meteorytu by się nie śpieszyli. Ale tajny satelita, rosyjski lub własny, to co innego. Były takie spekulacje, ale opublikowane ostatnio dane przeczą tej teorii. Amerykańskie dowództwo kosmiczne potwierdza, że Kosmos 96 deorbitował nad Kanadą o 3:18 nad ranem. Rosyjski satelita wszedł w atmosferę 15 godzin wcześniej niż obiekt z Keksburga. To się zdarzyło o 16:47. Stąd wniosek, że to nie Kosmos 96 spadł na Pensylwanię. Jeśli to nie był Kosmos 96, to co lądowało tej nocy w lesie? Bill opisał to jako metaliczny obiekt podobny do żołędzia. Inna teoria mówi o nazistowskim UFO. To mógł być tajny pojazd doświadczalny albo statek pozaziemskiego pochodzenia. Zgromadziliśmy wiele informacji, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Miał rozmiary Volkswagena. Tylną część okalał pierścień, a na nim widniały symbole.
Niektórzy badacze skojarzyli wygląd pojazdu z bronią rozwijaną rzekomo przez nazistów. Tak zwany dzwon, po niemiecku Die Glocke, miał być działem naukowców pracujących pod egidą SS. W literaturze spotykamy opisy obiektu podobnego do żołędzia i oznaczonego dziwnymi hieroglifami. Dzwon składa się z dwóch współosiowych płaszczy wirujących przeciwbieżnie. Pomiędzy wewnętrznym a zewnętrznym płaszczem znajduje się czerwona rtęć. Urządzenie rozsiewa poświatę i unosi się. Dzwon służył do manipulacji czasoprzestrzenią. O ile dobrze zrozumiałem, jest to wehikuł czasu. Technika odkształcania czasoprzestrzeni zapewniłaby wojskom decydującą przewagę manewru taktycznego. To urządzenie miało służyć jako broń. Obiekt z Keksburga nie tylko kształtem i rozmiarami przypominał nazistowski dzwon. Dzwon wytwarzał niezwykle silne promieniowanie. Pod wpływem tego urządzenia krew zastygała w żyłach, a liście szarzały, bo chlorofil ulegał rozkładowi. Świadkowie zdarzeń z 1965 roku wspominają, że personel NASA prowadził tu jakieś poszukiwania. Była mowa o poważnym zagrożeniu radiologicznym. Ale czy to możliwe, żeby nazistowski dzwon wylądował w Keksburgu? 20 lat po wojnie? Wywiad amerykański werbował niemieckich uczonych w ramach operacji Paperclip. Rosjanie robili to samo. Jedna z teorii głosi, że w Keksburgu rozbił się dzwon zbudowany przez Amerykanów lub przez Sowietów. Przejęta od Niemców technologia okazała się zawodna. Pojazd uległ katastrofie w Pensylwanii. To tylko przypuszczenia. Nie ma dowodów na to, że dzwon naprawdę istniał. Moim zdaniem to był tajny satelita wojskowy albo statek cywilizacji pozaziemskiej. Bill Bulabosz opisał niezwykłe znaki widniejące na czymś, co nazwał zderzakiem. Wyglądały raczej jak symbole niż jak litery. Czyżby to było przesłanie od obcej cywilizacji? Możliwe, że ktoś przysłał do nas sondę z przesłaniem. Do jednego z ziemskich próbników przymocowano plakietę, na której widniały między innymi wyobrażenia kobiety i mężczyzny oraz kilka symboli matematycznych. Potencjalny znalazca tej plakiety mógłby na tej podstawie wydedukować, że ma do czynienia z istotami, które pragną nawiązać kontakt. Hipotetyczna cywilizacja pozaziemska posłużyłaby się własnymi symbolami, żeby przekazać nam przesłanie. Mało prawdopodobne, żeby wysłali próbnik bez żadnych oznaczeń. To by nie miało sensu. Rząd na pewno nie pogardziłby technologią obcych. Nasz program kosmiczny dopiero raczkował. Pozaziemskie systemy napędowe i materiały konstrukcyjne byłyby cenną zdobyczą. A źródło zostałoby utajnione. Wielu mieszkańców Keksburga było świadkami tego zdarzenia. Dobrze pamiętają, co widzieli tej nocy i czekają na wyjaśnienie.
Apelowaliśmy do władz lotniczych i wojskowych, powołując się na ustawę o swobodnym dostępie do informacji. Pisałem w tej sprawie do NASA. Nie ujawniono żadnych dokumentów. Odpisali, nie dysponujemy dokumentacją odnoszącą się do tej sprawy. NASA rzekomo nic nie wiedziała o Keksburgu, choć przejmowanie materiału pozaziemskiego leżało wówczas w gestii tej agencji. Świadkowie potwierdzają obecność pracowników NASA na miejscu zdarzenia. Nie mieści się w głowie, że agencja nie ma nawet wycinków prasowych na ten temat. Władze nabrały wody w usta, ale Stan Gordon się nie poddaje. Przeprowadziłem setki wywiadów z osobami, które miały związek z tą sprawą. Wysłuchiwałem opowieści, podjąłem wiele tropów. W Keksburgu doszło do wyjątkowej katastrofy. Coś spadło z nieba. Obiekt został wywieziony ciężarówką. Być może istnieje do dziś. Władze, które go przejęły, muszą coś o tym wiedzieć. W latach 80. podjąłem zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. 9 grudnia 65 roku w pobliżu Keksburga w Pensylwanii Stan Gordon nakręcił film dokumentalny o incydencie w Keksburgu. Wywołał on zaskakujący oddźwięk. Latem 1990 roku skontaktował się ze mną człowiek, który podobno trzymał wartę przy tym obiekcie w bazie lotniczej Lockwarm, niedaleko Columbus, w stanie Ohio. Twierdził, że tajemniczy przedmiot przywieziono wojskową ciężarówką przy zachowaniu najsurowszych środków ostrożności. Wartownicy dostali rozkaz strzelania do intruzów. Obiekt przewieziono następnie do bazy Wright-Patterson pod Dayton w Ohio. Tam mieścił się sztab programu Blue Book. Idąc tym tropem, Stan Gordon dotarł do następnego świadka. Zadzwonił do mnie facet, który przedstawił się jako Myron. Podobno był w tej bazie. Ostrzegali go, żeby nie szwendał się po hangarach. Udało mu się jednak zobaczyć ten obiekt na rusztowaniu. Ćwierć wieku po tajemniczej katastrofie mieszkańcy Keksburga nadal nie wiedzieli, co rozbiło się w lasach pod ich miejscowością i dokąd zabrano szczątki. Stan Gordon nakręcił film dokumentalny o incydencie. Pojawili się nowi świadkowie. W roku 1990 były kierowca ciężarówki z Ohio opowiedział Stanowi swoją historię. Milczałem do tej pory, bo wujek Sam zagroził mi, że jeśli puszczę parę z gęby, to mnie zapuszkuje i wyrzuci klucze, lub co gorsza, wpakuje mi kulkę w łepetynę. Myron pracował wówczas u dostawcy materiałów budowlanych. Kilka dni po incydencie w Keksburgu pewien oficer marynarki zamówił u nich dużą partię specjalnych cegieł żaroodpornych. Miały być dostarczone do bazy Wright-Patterson. Na terenie bazy skierowali nas do starego ośrodka szkoleniowego z okresu II wojny światowej. Kazali im rozładować wóz. Ostrzegli, żeby nie szwendać się po hangarach. Myron zauważył ludzi w kombinezonach wychodzących z budynku. Kiedy nikogo nie było w pobliżu, wślizgnął się do środka. Wewnątrz zobaczyłem spadochron zwisający spod sufitu. To była osłona. Próbowali coś ukryć.
Obiekt o kształcie dzwonu spoczywał na rusztowaniu. Pracowało przy nim kilku techników. Statek wyglądał jak wielki żołądź. Miał około 4,5 metra wysokości i 3 metry średnicy u podstawy. Na obwodzie były jakieś napisy. Technik pracował przy jednym z otworów. Obok na stole leżał jakiś przedmiot. Nie widział szczegółów, ale pod białym prześcieradłem kryło się... Na pewno ciało. Obcy miał trzy palce wskazujące i skórę jak jaszczurka. Agenci grozili Myronowi, że go zapuszkują i wyrzucą klucze. Zapewnili go jednak, że za 20 lat wszyscy się o tym dowiedzą. Ta zapowiedź się nie ziściła. Gotów jestem zeznać przed sądem, że to prawda. Z miejsca katastrofy wywieźli specjalne skrzynie. Czy Myron zobaczył zawartość tych skrzyń? Nie ulega wątpliwości, że coś spadło z nieba. Wojskowi przejęli ten obiekt i do dziś nie ujawnili, co to było. Jestem przekonana, że pod Keksburgiem coś się rozbiło. Wykluczywszy pozostałe możliwości, musimy uznać, że był to tajny pojazd wojskowy lub statek obcych. Cokolwiek to było, ja nie doczekam ujawnienia prawdy. Podobno nic tam nie spadło, ale ja widziałem, jak to wywozili. Władze powinny wyjaśnić mieszkańcom Keksburga i wszystkim obywatelom, co się tu stało w 1965 roku. Wierzę, że istnieją ludzie, którzy znają prawdę. Prawdopodobnie zachowały się dowody rzeczowe, na przykład fotografie. Nie tracę nadziei, że wreszcie ktoś zadzwoni i sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona. Wersja polska.